opowieści i wspomnień o naszym Dzięgielowie. Zobaczmy na jeszcze jakieś inne rekwizyty na tej wystawie, bo przyznam, jestem bardzo ciekawa. Zobaczcie na te zdjęcia. To chyba jakaś ważna uroczystość. Tak, uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Espo Dzięgielów. 17 czerwiec 2000. O, to bardzo mnie ciekawi. Gdzie wcześniej uczniowie rozwijali swoje sportowe pasje, jeśli nasza sala istnieje dopiero od 2000 roku? A może jest wśród nas pan Adam Żwak, który wtedy był dyrektorem szkoły. Może dowiemy się czegoś więcej. Dzień dobry, zapraszamy do stoliczka muzealnego. Cieszę się, że zostałem doceniony. Czas wielki. Kończyć to wyzwanie, tak? Ja się cieszę, że były panie, które super powiedziały o tym wszystkim. Ja nie będę już musiał wspominać tych pięknych rzeczy, bo powiedziały to, co to ja też chciałem powiedzieć, że dzięki tym ludziom, którzy są, byli, udało się stworzyć tyle pięknych rzeczy w naszej wsi w Dzięgielowie. Ja jestem człowiekiem, który woli więcej działać niż mówić, więc musiałem pewne rzeczy sobie przypomnieć. Była osoba, która mi pomogła przy tym. Niemniej jednak krótko, tak jak wy to mówicie, te lekcje odbywały się, są tutaj nawet uczniowie, którzy mieli lekcje na korytarzu. Wyobrażacie sobie, przychodzi pan WF-ista, nie ma się gdzie przebrać, musiał być w dresie, wychodzi z pokoju nauczycielskiego, wchodzi na korytarz i na korytarzu, na górnym korytarzu, bo nie na dolnym, tylko na górnym, odbywają się lekcje wychowania fizycznego. No i tak fajnie, nie? Tak wchodzicie na przykład na historię, a tu faceci z 8 klasy łupią piłkami do kosza, nie? Bo też ich było trzeba nauczyć, przynajmniej odbijania prawą i lewą ręką. No i po waszemu to był tak zwany spontan. Kiedyś wymyśliłem sobie, że fajnie by było wybudować salę gimnastyczną, żeby ci moi uczniowie mogli się rozwijać sportowo. I w 95 roku na zebraniu, jak byłem dyrektorem, na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego powiedziałem: zróbmy coś dla Dzięgielowa, wybudujmy salę gimnastyczną. Reakcja była taka trochę mieszana. Jedni super, drudzy kurczę, coś czy to Żwak znowu wymyśli. Niemniej jednak w 96 roku, na początku 96 roku powstała tak zwana grupa inicjatywna budowy sali gimnastycznej przy Komitecie Rodzicielskim, tak to się nazywało. A rok później, 10 kwietnia 97 roku, na zebraniu walnym tak zwanym powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej. I przypomnę te nazwiska ludzi, którzy tworzyli zarząd tego Społecznego Komitetu Budowy. To był przewodniczący, był pan Piotr Lankocz, został zastępcą, nieoceniony pan Jurek Franek, sekretarz pani Ania Plinta, skarbnik Barbara Klimas i członkowie pan Jerzy Glajcar, ksiądz Grzegorz Giemza, pan Karol Harok, Janina Lazar, Werner Zając i ja byłem tym ostatnim członkiem tego zarządu. Pomysłów mieliśmy wiele na zbiórkę pieniędzy. Organizowaliśmy festyny, kwesty, wyprodukowaliśmy na tamte czasy, pamiętam, koszulki, takie bawełniane z symbolem sali i Społeczny Komitet, które żeśmy też sprzedawali.
Już byliśmy blisko z Jurkiem Frankiem, który wymyślił, jak zdobyć dodatkowe pieniądze. Byliśmy blisko realizacji takiego pomysłu, że załatwiałem z właścicielem stacji benzynowej ówczesnej, a teraz istnieje, już jest inna, na Stawowej, że każdy mieszkaniec, który zatankuje benzynę na tej stacji, on nam przekaże symboliczny grosz od litra tej benzyny. Także naprawdę były pomysły super. Udało nam się zebrać ponad 40 tysięcy złotych. Niemniej jednak najważniejszym wydarzeniem poprzedzającym tą budowę sali gimnastycznej było to, że w listopadzie 1997 roku świętej pamięci pan Jan Zorychta, który był radnym powiatowym, wręczył list panu premierowi Jerzemu Buzkowi z prośbą o dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej. I tak na koniec 1998 roku w grudniu została przekazana kwota 200 tysięcy złotych na konto Urzędu Gminy z przeznaczeniem, co było bardzo ważne, na budowę sali gimnastycznej w Cięgierowie. I tak Rada Gminy później podjęła uchwałę, że przekaże dodatkowe 420 tysięcy złotych na budowę sali gimnastycznej. No i budowa rozpoczęła się we wrześniu 1999 roku. Jak już słyszeliście, w czerwcu 2000 roku mieliśmy uroczyste otwarcie naszej sali gimnastycznej, gdzie teraz możecie męczyć się, czy się nie męczyć, czy mile spędzać czas. W każdym razie na pewno ja jestem szczęśliwy, że w takich warunkach mogę prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego. Czy hala sportowa służy tylko uczniom dżingielowskiej szkoły? No właśnie, takie było założenie, że sala nie jest tylko dla uczniów, a jest dla całej społeczności i służy i mieszkańcom Dżingielowa, służy mieszkańcom gminy Goleszów, a przede wszystkim, jak już się dowiedziałem, że będzie ta sala, to wtedy wpadłem znowu na następny pomysł i założyliśmy misyjny klub sportowo-rekreacyjny. Jak już tutaj było wspomnienie, mieliśmy 20-lecie, teraz we wrześniu i to jakby tak patrzeć z perspektywy czasu, to drugi taki mój sukces, bo nie wiem, czy wiecie do końca, ale nasz klub ma największe osiągnięcia w naszej gminie. Nawet bym powiedział, że w niektórych dyscyplinach i powiecie, bo mieliśmy zawodników, którzy osiągali złote medale na Mistrzostwach Polski. Mieliśmy zawodników, którzy zdobywali medale na Mistrzostwach Świata i Europy. I do tej pory mamy takiego zawodnika, który w tym roku zdobył 10. miejsce na Mistrzostwach Świata. Organizujemy taką super imprezę, gdzie można sprawdzić swoją sprawność fizyczną. To jest Barbarian Race. Także no to chyba tyle, żeby nie zanudzać. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Sport to zdrowie, więc dobrze, że mamy tę halę sportową i nie musimy mieć już WF-u na szkolnych korytarzach. Właściwie to przydałoby się jeszcze jakieś fajne boisko, ale myślę, że to będzie jedna z kolejnych kart przyszłości Dżingielowa. Popatrzcie! Tu są jeszcze obrazy. Ale ja znam te nazwiska. Te obrazy namalowały nasze koleżanki.
No tak, ten na przykład namalowałam ja. Podoba wam się? Tak, bardzo. Ale dlaczego jest tu cała galeria obrazów malowanych przez nasze uczennice? Bo to są takie nasze małe dzieła, które powstały na plenerze malarskim w październiku. Była wtedy piękna pogoda. Widoki dżingielowskie jak marzenie. I znowu te znaczki, te symbole. Działaj lokalnie? Co to jest? Mam pomysł. Może tym razem zaprosimy do odpowiedzi kogoś, kto najczęściej nas przepytuje. Pani dyrektor, czy opowie nam pani coś o tym? Świetny pomysł. Pani dyrektor, zapraszamy do nas. Tylko nie jestem pewna, czy przy tym stoliku powinnam usiąść, ale zdecyduję się. No właśnie, dlatego, że muzealny. Szanowni Państwo, moi drodzy, to już tyle słów wybrzmiało na temat tego, czym zajmujemy się w naszej wspaniałej miejscowości, że pozwolicie, że ja tylko to trochę uporządkuję i podsumuję. Te loga, które tutaj są zaprezentowane, to tak po kolei nazywając, dotyczą programu, który istnieje od 2000 roku, nazywa się Działaj Lokalnie i jest takim wielkim przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zaś na naszym terenie, na terenie Śląska Cieszyńskiego, w Cieszynie, ten program realizuje Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. I dzięki temu programowi możemy od wielu, wielu lat, już powiedziała pani Ludwika, od 2008 roku realizować różne projekty. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby przez te lata te inicjatywy programu Działaj Lokalnie i fundacji nie wspierały lokalne samorządy. I jak widzicie na jednej planszy jest tam szereg gmin oraz starostwo powiatowe wskazane jako te podmioty, dzięki którym możemy te na przykład plenery malarskie, warsztaty kulinarne, artystyczne, przedsięwzięcia sportowe realizować. I nasza gmina Goleszów wspiera finansowo program Działaj Lokalnie, czyli mówiąc waszym językiem, dorzuca się do środków z fundacji, no ale wiecie, jak już mamy dwóch, którzy chcą współpracować, współdziałać, to zawsze sukcesy są możliwe. A co te loga mają ze szkołą wspólnego? Oj, bardzo wiele. Od wielu, wielu lat nasza szkoła bardzo ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Miłośników Dżingielowa i właśnie my, o czym tutaj już też zostało powiedziane, realizujemy wiele rzeczy razem. Bo program Działaj Lokalnie, współfinansowany przez gminę Goleszów, przede wszystkim ma za zadanie wspierać inicjatywy małych miejscowości, czyli właśnie takich jak nasza, wsi i małych miasteczek. I dzięki temu programowi i tym środkom te wasze plenery, te wasze prace, ale oczywiście w takiej naszej małej miejscowości dzieje się bardzo wiele i myślę, że trzeba powiedzieć, iż to, co nas łączy i co nas wyróżnia, to właśnie ta umiejętność współpracy, ale ta współpraca jest też dzięki tym, którzy nas wspierają. Czyli jak dobrze rozumiem, stowarzyszenie to taki przyjaciel szkoły i to stowarzyszenie poszukuje szans, by nam pomagać się rozwijać? Stowarzyszenie to nie tylko przyjaciel szkoły, to również partner. Ale też muszę powiedzieć, że członkowie stowarzyszenia to również fantastyczni moi przyjaciele, którzy zawsze, gdy tego potrzebujemy jako szkoła, wspierają nas, pomagają i zawsze z wielką ochotą odpowiadają na nasze potrzeby.
Podziękujmy więc tym, którzy wspierają nasze działania. Serdecznie dziękujemy pani wójt gminy Goleszów, Sylwii Cieślar, panu staroście Mieczysławowi Szczurkowi oraz pani prezes Cieszyńskiego Stowarzyszenia Młodzieży Twórczej Sławomirze Gudek. Zapraszamy do nas na scenę. Ponieważ pan starosta musiał udać się w celu realizacji innych obowiązków służbowych, na ręce pani wójt podziękowania dla pana starosty zostały przekazane. Wspólne zdjęcie z dziećmi zapraszamy, dać na środek. To ja może nie widać. Dziękujemy bardzo. Ta podróż po Dzięgielowi jest pasjonująca. Oj tak, no to odkrywajmy dalej. Kogo my tu mamy? Bogdana Zakolska, człowiek pióra, poetka dzięgielowska, malarka. Jest jeszcze pan Andrzej Macura, poeta zamieszkały w Dzięgielowie, wydał 2 tomiki poezji, Jesienna podróż i Lustro czasu. Drodzy poeci naszej ziemi, serdecznie zapraszamy was do podzielenia się z nami pięknem poezji i miłością do miejsc, ludzi i sytuacji, jaką wlaliście w słowa, tworząc swoje wiersze. Zapraszamy do naszego muzealnego stolika i prosimy o chwilę poetyckiej refleksji. Dobry dzieci, dobry wieczór dzieci, czy wy jeszcze wytrzymujecie? Już wam chyba nogi podzielam. A tu jeszcze takie 2 gaduły wyciągnęliście z sali. I w dodatku 7 minut na osobę. Cóż wam powiedzieć, może kolega śmielszy jako mężczyzna zacznie. Nie, to ja zacznę. Dobrze. Ja, nie, jeśli nie słyszycie tam z tyłu, słychać? Nie. Nie, proszę. To tragedia, bo ja będę się musiała podeprzeć książką, a skąd ja wezmę trzecią rękę? Jak ja jedną muszę sobie moi drodzy, ponieważ ja tutaj zostałam wywołana, poprosiła mnie pani Bogdan, a pani Kaści nie odmawia, więc ja mam wyjścia. Proszę tylko o życzliwą i cierpliwą wyobraźnię, bo rzeczywiście każdy z was bywa poetą na pewno. Nie ma takiego człowieka, który coś, jakąś myśl swoją nie odnotuje. Każdemu się to zdarza. Także ja nie jestem poetką, jak mnie tu pięknie nazwano, ale bywam. Po prostu czasem bywam. Jestem cieszynianką z rodu, tak się przedstawię, Bogdana z imienia po mężu Zakolska. Więc z Cieszyna. W moim oknie, pamiętacie, pierwszy obraz, który tutaj na ekranie wyszedł, to było okno. Pierwszy obraz, okno. Otóż moje okno w domu rodzinnym w Cieszynie, 6 km stąd, pokazywało Czantowie. I ona była dla mnie zawsze najważniejsza. Jeśli nie było Czantoli w oknie, to nie byłam w domu. Tylko ona mnie zawsze przygwarzała. Stąd, kiedy potem życie wygoniło mnie daleko do Katowic,
to zaczęłam tęsknić i pisać o nim. Ale to jest za chwileczkę. Na razie powiem coś o zamku. Wyobraźcie sobie, dzieci, czy ktoś tutaj z was ma 11-12 lat? Nie. Wszyscy macie troszkę więcej, prawda? A ja w tym zamku, byłam zaraz po wojnie. Właśnie miałam wtedy 11 lat. Przyszłam z mamą z Cieszyna, a wiecie po co? Namówić, napytać Jewkę, bujoczkę, żeby przyszła mi pomóc paść krowę. Bo my mieli krowę, a ja chodziła jeszcze do szkoły, a Jewka już szkołę skończyła, już miała więcej czasu, a chciała sobie też coś przyrobić i mamie od miski się odczepić już. Bo tam dziecek było mocne. No i przyszła tu i pamiętam, że na parapetach, na parterze były posłania dla małych dzieci. One spały nie w łóżku, a na tym szerokim parapecie miały pościelone. To było moje pierwsze dżingielowskie takie spotkanie. I widziałam już tą czantorię, że ona tu jest bliżej niż z mojego okna. Drugie moje spotkanie z Dżingielowym, mnie cieszynianki, też na piechotę przyszliśmy tutaj, to było przyjście na jakąś wielką imprezę na kempie. Szliśmy tutaj poświętować razem, już nie pamiętam, czy to było święto może dziękczynienia żniw, czy coś takiego, czy jakaś rocznica. Pamiętam tylko, że siostrzyczki częstowały nas herbatą. To musiało być też po wojnie. Ale cała impreza odbywała się jeszcze przed tak zwanym sierocińcem, na placu przed sierocińcem. Czyli jeszcze był sierociniec, czyli to musiało być przed odebraniem domu dziecka przez państwo. A potem oczywiście była też inna ewangelizacja, też tu przychodziłam piechotą. To było na Kępie, to już lata są chyba 70., koniec 70., 80., 80., dorosła już. Był wtedy namiot między ulicą a łąkami Rajczuli. Tam był namiot. I też pamiętam właśnie tą czantorię. I pamiętam te cudne śpiewy, które się niosły w góry, po górach, aż po czantorii, aż po Jaworowym, po Ropice. Cudne. I tak ten Dżingielów dla mnie był zawsze bardzo drogi. I też w liceum już byłam w waszym wieku. O, ta tutaj pani, panienka siedząca w środku mniej więcej. Nasze wyprawy na rowerach. Umawiałyśmy się tak od Nachybcika i to była trasa z Cieszyn, Mniszczwo, Dżingielów, Goleszów, Pażanowice i do Chałupy. I ani bardzo rodzice nieraz się nie spostrzegli, że nas 2 godziny nie było, a my już byli spadli. A potem z kolei już jako dojrzała, dorosła z dziećmi własnymi, to wyprawiałam się też na tu, bo tu się zaczyna szlak, potem na czantorię i dalej het, aż po wielką pustą koło Krynicy, przez Gorce tam, Beskid Wyspowy i tak dalej. Także kocham ten zakątek bardzo. I proszę się nie dziwić, że kiedy rodziców z Cieszyna wywłaszczono i tam, bo tam powstało osiedle duże, to jest między Liburnią a cmentarzem komunalnym, to było nasze. To właśnie tutaj rodzice moi starzy wybudowali dom. I teraz ja też tutaj już jestem, rodziców dawno nie mam. Co wybrałam z mojego właśnie, z opowieści o czantorii? No może to, co was interesuje. Proszę sobie wyobrazić, że ja chodziłam do niemieckiej szkoły w czasie wojny. Wyobraźcie sobie dzieci taką szkołę, gdzie przychodzisz do szkoły i mówią do ciebie w języku, którego w ogóle nie rozumiesz. Nic. Na przykład
moja siostra, kiedy ona już przed wojną chodziła do szkoły polskiej, a potem przyszła do Polski, do niemieckiej szkoły i nauczycielka jej wzięła fider, otworzyła i pokazała palcem listas, listas. A siostra się odwróciła do mamy i mówi: mamo, ona jej kupią, to nie ma żadnych list, tylko to jest sowa. A listas to jest rozkaz. Listas, czytaj. A nie żaden list. Więc ja miałam taką właśnie przygodę potem w polskiej szkole. W 1945 roku. Ale ja jestem tutaj dinozaurem, chyba najstarszym na sali, więc chyba ten przywilej cierpliwości waszej mi się należy. Zacznę od waszego wieku. Gdy byłam mała, starzyk mi powiadał o rycerzach zaklętych w Czantori, w łonie, wielkie pieczarze z zamkniętymi głazami. Opisywał ich zbroję, siłę, liczebność, wymieniał cnoty, przewagi, bogactwo. Wróżył, że wstaną, gdy ziemia zawoła, rażona krzywdą, największą z krzywd. Ja wierzyłam w to. Wybuchła wojna. A kiedy haki spod czarnego orła wbiły się w pestki, jęknęła ziemia i wydała krzyk. Niedługo potem ludzie coś szeptali z tajemniczą nadzieją w oku, sercu, słowie, że w Czantori zbrojni już się pobudzili, że krążą po górach, szykują ratunek. Wróg postawił znaki. Achtung, Bannen, Gefahr, Gebiet. Nie wolno było wchodzić. Wierzę, Czantorio, w twoją legendę, bo gdy nastanie czas próby, ziemio sprawiedliwa, to nie w grocie, lecz w twych ludziach budzą się rycerze. Polska szkoła, to już po wojnie, orzeł bieli, daną po polsku umiesz czytać? No tuż tak, kapkę, panie rektor, stali mnie na Dąbrówce i na Kancynule uczyli. Uścisk serdeczny przez życzliwy śmiech. I wreszcie po latach pierwsza szkolna wycieczka. Czantorio, jaka będziesz z bliska. Będzie to nasze pierwsze spotkanie. Pamiętam niecierpliwą radość, lekki chleba, kampanię. Gwizd pociągu, przesiadkę, ścieżkę przy życie, podejście, stok i rozczarowanie. Jakże byłaś inna z tamtej innej strony. Tak nie mogłam odnaleźć linii grzbietu, zboczy. Zdałaś mi się cudza, nie czuła na stóp dotyk. Hałaśliwa, podzielona. Taka byłaś obca i dziwna, wcale nie tamta z mojego okna. Czantoria, neony, światła, napisy, Czantoria, wyciąg, kawiarnia, hotel, restauracja, woda mineralna, dom czasowy, motel, rajd. Czantorio, zabrali twe imię, ozdobili nim dziesiątki rzeczy. Od zwyczajny turystyczny biznes, a dla mnie będziesz zawsze szmaragdem w klejnocie ojczyzny.
korzeniem, z którego mozu wyrasta nasz kraj. Diakonat Ebenezer, tym Pan głosi chwałę Panu, blachy, fizharmonia wspomagają śpiew, brzmi wiekowa pieśń, ewangelizacja. Diaspora staje się tu policzalna. Szukanie dróg do Boga, znajdowanie ich. Chwila spokoju duszy za życia. A polityka? To tam, w świecie, gdzieś jak wąż wymienia swą skórę. Tu jest Boża gospodarka. Ciew i zbiór, naturalne życie, karmienie, pojenie, wzajemne żywienie i młody i osłona z wiecznych gór. Las, zagajnik. A jednak, powód proszę. Strefa przygraniczna wszak. Obywatelko, nie wolno podchodzić tak blisko granicy obcego państwa. Pani wojskowy, przecie tu rodzona. To nie ja podeszłam. To zła granica podpełzła bezkarnie. Tu świat graniczy tylko z niebem. Tu ziemia graniczy tylko z niebem. Słyszy pan te dźwięki? Te dzwony? Pan nie słyszy. Czas, co to jest? Suma wspomnień, tamto okno, przecież tamten pagórek, przecież stał jak stoi. Stoi jak stał. Ty nie nadal patrzysz, Czantorio, w te okna. Może w oknach stoją już inne dziewczyny, co cię kochają jak ja. Może dla nich nasza ojcowizna to nie tylko piaskownica śmiechu, susząca się piękna. Wrastają w nią. Nie przystoi mi już dziś nostalgiczny ton, a jednak marzy mi się, że wyrosnę w Rzymę na Czantowi stoku i grzać będę igliwie w 3000 roku w słońcu. Dziękuję. Wiersz pod tytułem Zapomniane ogrody. Na pewno każdy z Państwa widział taki ogród, a jeżeli nie, to na pewno będzie miał jakieś dalsze lub bliższe skojarzenia. Poczta. Zapomniane.
Omszałe, kulawe, kamienne schody, furta zakrzepła rdzonnie powrotu. Kocham was, stare, zdziczałe ogrody, spięte obręczą powalonych płotów. Nieskończoności znaki wyplatają powoje, a może to tylko te tajniki zielone, co jak miele spojrzenia milcząc mówią swoje między czas i ciszę na pół podzielone. Biegnijcie po klombach rdesty i taszniki, kruszcie cegły i murki klinami korzeni, już wasi krewni idą przez trawniki, by ślady przeszłości pogrzebać w zieleni. Z trzępiastych peoni bordowe pompony wracają w lustrach zapomnianych dni. Ciemnie na ich głowach zaplotły korony, na mchy płyną cicho ławki krwi. Kamienna jaszczurka w skwarze południa, zegary zastygły w gęstym, lepkim miodzie. Czas wypełniła przeźroczysta cisza. Trwa postój na bezkresnej przemijania drodze. Dziękuję. Będzie pochwalona cisza lasu, zastygła w żywicy sosen i w mroku zagajników świerkowych. Cisza kukania kukułki i sarny biegnącej do wodopoju. Cisza wieczornych szepków i szmerów. Cisza dębów i bukowych srebrnych kolumn. Niech będzie pochwalona cisza łąki, zapatrzona w lot bocianem jaskółki. Cisza maków, dławatków i świerszczy dryfujących w otchłani zieleni. Cisza południa i cisza traw po deszczu. Niech będzie pochwalona cisza modlitwy, zaklęta w zapachu ziół i kadzidła. Cisza katedry wiejskiego ogródka, wiejskiego kościółka, marmuru i lipowego drewna, zworów i sygnaturki nadziei. Niech będzie pochwalona cisza domu, dla nas tylko zamknięta za krokiem. Znajoma cisza pokoju, mebli i sprzętu. Cisza tych, których już nie ma. Cisza czasu, zagubiona w tykaniu zegara. Wierszy, ponieważ nie miałem takich, żeby do tej rocznicy konkretnie pasowały i o Dżingielowie, ale myślę, że co do Dżingielowa, to każdy sobie jakoś tam potrafi skojarzyć jakiś.
Co do pory roku, może teraz jesień. Się lustrze przegląda, jak czas mu marszczy twarz. Mówisz, popatrz, ptaki gdzieś lecą, a my nawet nie wiemy gdzie. To niełatwo musi być rzeczą odejść, nie oglądając się. My nie znamy lotu odlotów i już latać nie potrafimy. Poszczędzimy pożegnań powrotnych. Popatrz, już płoną jarzębiny. Czas zaplata wspomnień warkocze, a one wloką się za nami. Co dnia przybywa ich potrosza. Aż trudno unieść je czasami. Mówisz, jesień nam w oczy zagląda i pewnie rację znów masz, a lustro ukradkiem spogląda z profilu i nam pas. Jeszcze o plicówce jeszcze coś, bo nie było mowy żadnej. Taki może troszkę osobisty wiersz. Strumyk i pstrąg Schuberta pluszcze, szklane palce, kamyki, klawiszy. Słyszałem go na początku i na końcu go słyszę. Tylko na chwilę wstąpiłem do wiecznej filharmonii. Nikt nie zauważy, kiedy wyjdzie. Orkiestra będzie dalej grać. Tylko szatniarz ma kłopot, co począł z moim płaszczem, szalikiem, parasolem. Jeszcze na koniec może deszcz, który mamy na zewnątrz. Ciągle pada. Nasze słowa rozpuściły się w deszczu. Milczymy więc. Patrząc sobie w oczy, powoli rozpływamy się w kałuże. Cudem czmychnęliśmy spod koła samochodu w objęcia śnieżno-białej ściany. Nocą na naszych wilgotnych ciałach napisał ktoś sprejem: nie dotykać, świeżo malowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była piękna chwila refleksji. A my chcemy powiedzieć, że młode pokolenie też ma swoją twórczość robienia poezji. W ubiegłym roku jedna z naszych szkolnych koleżanek zdobyła pierwszą nagrodę w powiatowym konkursie poetyckim. Nie ma jej dziś z nami, ale zostawiła wiersz, który pragnę zaprezentować. Elwira Kaczmarczyk. Nasz Dzięgielów. Budzę się rano i patrzę za okno,
lecz tam pada deszcz, a rośliny mokną. Lecz gdy spoglądam już po raz wtóry, widzę słońce sączące się przez chmury. A po chwili okazała i duża, pojawia się tęcza piękna jak róża. Oczy się radują, serce się cieszy, bo widzą świat jeszcze barwniejszy. Świat jest piękny, jak i dziękielów cały, który za swe sukcesy zbiera pochwały. Tak, to prawda, chociaż jest mały, jest moim domem i jest wspaniały. Mam nadzieję, że Państwu spodobał się ten wiersz. Pięknie piszą ci nasi miejscowi poeci. O tak, ale ja widzę na tej wystawie jeszcze wiele pięknych zdjęć. No tak, muszę przyznać, że wielu dżingielowiem robi piękne zdjęcia. Często widzę kogoś z aparatem, gdy spaceruje z psem czy jeżdżę na rowerze. Zobaczcie te zdjęcia, wyglądają cudownie. Jakie pejzaże, tylko nie pędzlem malowane, a uchwycone obiektywem. Kto jest tym autorem? To pan Zbigniew Ejsmont. Pochodzi z Gliwic, ale nasz dżingielów bardzo ukochał. Zwłaszcza pejzaże, różnorodność krajobrazu, czy ukryte sekrety drzew. Takie dżingielowskie tajemnice. Panie Zbigniewie, czy zechce pan się z nami podzielić swoimi przemyśleniami, swoją pasją? Zapraszamy do nas. Dziękuję wam bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Czy już mam mówić, czy... Czy chcecie mnie coś zapytać? Zanim zadamy panu kilka pytań, zobaczmy krótką prezentację zdjęć zrobionych właśnie w Dżingielowie przez pana.
Na co dzień nie zajmuje się pan fotografią. Co zatem spowodowało, że zaczął pan robić zdjęcia? Właściwie zdjęcia robiłem jak wielu chyba z nas osób, które żyły w czasach fotografii niecyfrowej, tylko tradycyjnej. Były aparaty bardzo proste i były domowe ciemnie, gdzie wywoływało się samemu w odczynnikach małe odbitki. Tak się zaczęła chyba pasja, związana może też z harcerstwem, w którym byłem, dużo się wtedy chodziło po lesie, chodziło się w górę. No i tak to się zaczęło i właściwie trwało przez cały czas. Zmieniały się miejsca, zmieniały się możliwości fotografowania. Teraz wszyscy robią wspaniałe zdjęcia komórkami, więc tak to mniej więcej wyglądało. Ja w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie, jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Ja uważam się za totalnego amatora, łączy mnie tutaj, jestem dlatego, że kocham Dziękielów, jak wszyscy tu obecni, i też próbuję go jakoś pokazać, tą miłość. Także tak to wygląda, bo to jest, kilka miłości się złożyło na to, że w Dziękielowie jestem, oczywiście pochodzę z Gliwic, ale wędrowałem w kierunku gór zawzięcie, zawsze marzyłem o tym, żeby mieszkać blisko gór, mieszkać w takim otoczeniu. Jeździłem w czasy do Wisły, to było bardzo ciekawe, bo mój ojciec, który mieszkał w Warszawie, już jego rodzina jeździła, bo warszawiacy jeździli do Wisły, więc potem jeździliśmy do tych samych rodzin, do których mój ojciec jeździł przed wojną. Na przykład w Wiśle Głębca była mała poczta, była tam babcia Wałyszowa i to tej babci jeździł jeszcze właśnie mój ojciec z rodziną, jeździłem później, więc jak już dojeżdżałem do Skoczowa, był pierwszy zarys autobusem, oczywiście kopcącym, gdzie można było usiąść na masce, żeby kierowca pozwolił, i widziało się już pierwsze zarysy gór, to już byłem po prostu zachwycony i tak stopniowo do tego dążyłem. Z paru miłości to się zrodziło. Z miłości do mojej wspaniałej dziewczyny, mojej żony, która tam siedzi, Elżbiety, która z kolei miała wujka w Cieszynie, przyjeżdżała tu i kochała to miejsce. I tak jak tu była mowa o Dziękielowie, to jest zupełnie wyjątkowe miejsce, zupełnie wyjątkowi ludzie i wszystko się na to jakoś składa. I dlatego ja uznałem, że to jest moje drugie miejsce urodzenia i moment, w którym zamieszkałem w Dziękielowie. No i te zdjęcia są wyrazem na pewno tej miłości. Starałem się widzieć różne rzeczy, jak Państwo widzieli tam w drzewach, jakieś próbuję widzieć twarze. Podobno jak mówił autor Małego Księcia, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, widzi się sercem, prawda? Ale sercem, jeżeli się kocha to miejsce, to widzi się więcej trochę i widzi się, zadziera się głowę wyżej, patrzy się i nagle widzi się gdzieś tam, nie wiem, kto czytał Władcy Pierścieni. No, więc widzi się może te enty, prawda? Drzewa, pasterze drzew, które gdzieś tam występują w tej książce. I te właśnie jakieś takie oczy, które na nas patrzą, spróbujcie Państwo pójść przez ten las i zawrzeć głowę do góry i tam są oczy, które na nas sobie patrzą i może też patrzą złowrogo na tych, którzy las niszczą, na tych, którzy tą piękną przyrodę naszą niszczą. Ja mam tyle do powiedzenia, że już tyle pięknego było powiedziane, więc nie chcę zanudzać. Jeżeli mogę jeszcze coś powiedzieć, poza tym, że naprawdę bardzo się cieszę z Wami, że jestem z Państwem i że to mnie oczywiście zachęca, żeby robić jeszcze więcej zdjęć. Taki fotograf Louis Cartier-Bresson, który zmarł w 2004 roku i powiedział tak, że pierwsze 10 tysięcy zdjęć będzie na pewno najgorsze, jakie zrobiłem. Więc ja myślę, że ja już mam za sobą chyba kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, to będę się, ciągle się będę na pewno uczył. A które miejsca tu w Dziękielowie określiłby Pan za najpiękniejsze? Czy ma Pan swoje ulubione zdjęcie? Tak, ulubione miejsce na pewno tak, to też wynika trochę z niewielkiej ilości czasu, jaka jest na fotografowanie, ale ten nasz piękny las, jak się jest na targoninach, jak się nazywa nasz las? Jak się skręca w lewo, w niego przedstawiam flankówką.
Grabić. No właśnie. To jest miejsce, które na pewno ma ileś tam odsłon, ileś tam takich swoich zakątków. Poza tym, że się idzie tą ładnie teraz wyremontowaną ścieżką, taką już ubitą, gdzie lepiej się jeździ na rowerze zapewne. I idzie się, tam jest taki zakręt, prawda, w prawo, tam są piękne buki, tam są piękne kolory teraz. Poza tym można zboczyć i znaleźć taki piękny jar, park jar, gdzie można też się zgubić i tam znaleźć piękne klimaty, różne piękne liście, drzewa i jakieś tam miejsca, które mogą się podobać. I serce w drzewie, nie wiem, że nie ten nożem, ale takie naturalne. Też to jest takie miejsce, które najczęściej, można powiedzieć, odwiedzam. Też okolice Tłumu, tam gdzieście takie zdjęcie jakiejś woźnicy pod Małą Czantorią. Chatkę, która była, jak się szło od kamieniołomów w kierunku Tłumu po prawej stronie. Taka piękna, już i dawno. Nie ma, zdążyłem ją jeszcze sfotografować. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest jedno z moich takich ulubionych zdjęć. Ale tych miejsc jest wiele i na pewno się będzie je jeszcze odkrywać, bo to jest kwestia, patrzymy, mówi się, że znowu takie powiedzenie, że fotografując patrzymy jednym okiem w obiektyw, a drugim w głąb siebie, bo tak naprawdę to się też fotografuje sercem, nie tylko się widzi sercem. Także ja myślę, że tę miłość wielu z nas tu nosi i robi piękne zdjęcia, także ja myślę, że jestem jednym z ludzi, który takie zdjęcia robi. Ale to jest wyraz miłości do Dziękielowa i to jest najważniejsze, bo dzisiaj jest właśnie to najważniejsze. Bardzo dziękuję pani dyrektorowi za zaproszenie, bo to jest dla mnie ogromny zaszczyt być tutaj z państwem i obiecuję, że jak będzie okazja, to a będzie ktoś chciał te zdjęcia oglądać, to chętnie będę je pokazywał. Oglądając pana fotografię, mam takie ogromne poczucie wolności. Czy stwierdzenie, że w małym obiektywie drzemią nieograniczone przestrzenie, jest trafne? Bardzo dziękuję. To ktoś powiedział, że w fotografowaniu najważniejsze jest to, co się dzieje parę centymetrów przed obiektywem, przed aparatem, czyli to, co się dzieje w głowie. W związku z tym jeżeli mówimy o wolności, no to na pewno wolność zawsze powstawała w głowach, w umysłach. Więc fotografując, niezależnie od tego, czym, gdzie i jak, zawsze będzie zrobicie świetne zdjęcie, jeżeli ta wolność będzie w was, wolność wyboru, prawda, tego co, jakie miejsce, jak to ująć, czy z tej, czy z drugiej strony, jest to rzeczywiście, daje to wolność jakiegoś tam wyrażania siebie przez obrazy, więc jest czas wolności, święto wolności, więc można powiedzieć, że fotografia, jak wiele innych pięknych sztuk, tak jak poezja, czy malarstwo, pozwala na taką wolność w każdym wymiarze. W każdym wymiarze można stworzyć jakieś rzeczy, które będzie się czuło tą wolność, to serce, więc tak, fotografia daje możliwość. Dziękujemy panu bardzo za chwilę. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Wolność to bardzo ważna sprawa. Za wolność ginęli ludzie, o wolność walczyli nasi przodkowie. Ta refleksja o wolności jest świetnym podsumowaniem naszych dzisiejszych spotkań. Bo wolność to szansa, by spełnić swoje najpiękniejsze sny, marzenia. Bo wolność to ślub mogę żyć. Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Bo wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Tych kilka pięknych wersów to słowa piosenki, którą już za chwilę odśpiewa nasz szkolny chórek. Thank you.
Dziękujemy. Jakie to szczęście, że możemy żyć w wolnym kraju, w wolnym Dzięgielowie. Na zakończenie zaśpiewajmy razem piosenkę To nasze miejsce, to nasz kraj. Uczniom naszej szkoły, którzy w czasie wolnych dni, długiego weekendu mieli ochotę zmierzyć się z tak ważnym dla nas wszystkich tematem jak Dzięgielów, jak wolność, jak patriotyzm. Z tego miejsca też chcę podziękować obecnym i nieobecnym tutaj moim współpracownikom, którzy przyczynili się do tego, że ta uroczystość mogła się tutaj dzisiaj odbyć, ale też chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować rodzicom naszych uczniów za obecność dzisiaj tutaj i za gotowość w ostatnich wielu, wielu dniach do tego, aby te dzieci mogły do dzisiejszego wieczoru się przygotować. A Państwu jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję za to, że mogliśmy przed Państwem ten program przedstawić. Wielkie dziękuję jeszcze raz dla wszystkich artystów, którzy dzisiaj wystąpili. Moi drodzy kochani, a teraz 20 minut przerwy. Zapraszamy na kawę, kołocze albo grzane wino. 20 minut przerwy.